Witam moi mili w następnym odcineczku z poradnika do The Forest. W tym poradniku pokażę wam, jak znaleźć maczetę. Powiem tak. Miejsce, gdzie leży maczeta, jest banalne. Tak jak to powtarzałem w poprzednich wszystkich poradnikach. Może nie wszystkich, ale poprzednich poradnikach. Banalne. Dlatego, bo leży maczeta w tym miejscu. Jest to bardzo niby banalne, ale to tylko tak się wydaje. Zaraz powiem wam dokładnie dlaczego. Okej, więc tak, zmierzamy do wielkiej dziury. Naszym miejscem, że tak powiem, z którego odniesienia, miejscem odniesienia będzie to wielkie drzewo, więc po prostu idziemy w stronę wielkiej góry, by dojść do wielkiej dziury. Kek, nie czuję jak rymuje. Widzimy się na miejscu. Dobra, jesteśmy na miejscu. Trochę zszedłem z kursu wtedy, ale nieważne, jesteśmy na miejscu przy wielkiej dziurze. Teraz droga będzie identyczna jak do Modern Bow, czyli tego nowoczesnego łuku, czy tam jakiegoś tam nowego łuku po prostu, tak? Jeżeli tego nie oglądaliście, polecam obejrzeć ten poradnik, żebyś po prostu też wiedział, gdzie ten łuk po prostu jest. Musimy dojść na tą niby tamę, taką naturalną tamę między tym jeziorkiem a oceanem, w to miejsce, więc chodźmy tam. Okej, jesteśmy na miejscu. I teraz zanim wejdziemy do jaskini, musicie wiedzieć trzy rzeczy. Po pierwsze, musicie mieć zestaw do wspinaczki, to jest wymóg. Musicie go mieć. Najlepiej by też było, gdybyście mieli zestaw do nurkowania. To nie jest wymagane, ale moim zdaniem lepiej go w razie czego mieć, gdybyście się gubili, tam światło i tak dalej. Ja wam rozjaśnię jaskinię, ale wy, będąc we wodzie, nie będziecie mieli sobie czym rozjaśnić jaskini. Tak więc lepiej mieć zestaw do nurkowania. Po trzecie, miejcie ze sobą jak najwięcej kamieni, jeśli tylko da. Ja tam mam kamienie, mam wszystko w sumie. Mam 5 kamieni, więc weźcie ze sobą najwięcej kamieni, jak się tylko da. To później wam powiem dlaczego. Jeszcze jedna rzecz. Moglibyście teoretycznie zaskoczyć tutaj do wody i w sumie macie maczetę, ale ja wam dokładnie krok po kroku pokażę, jak tam wejść, żeby po prostu, w razie gdybyście chcieli później wyjść z tej jaskini, co nie? Było wam po prostu łatwiej. Wezmę sobie włączę Instant Kill, żeby nas nie denerwowały potwory, ponieważ tam będzie naprawdę bardzo dużo potworów. Spotkacie naprawdę bardzo dużo mutantów, spotkacie dużo, jak i zwykłych kanibali, więc trzeba się na to przygotować. Tutaj mamy od razu już wejście do jaskini, więc ja sobie zmienię moją prędkość. Okej, ups, nie to chciałem zrobić. I wchodzimy do jaskini. Jak powiedziałem, ja jaskinię będę miał rozświetloną, żeby można było łatwiej was prowadzić. Więc tak, schodzimy sobie tutaj w dół, tak jak są te ciała. Okej, fajnie, super, cudownie. I już od razu natkniemy się na naszych przyjaciół, kanibali. A, zapomniałem jeszcze dodać. Potrzebujecie dynamit. Zapomniałem dodać na samym początku. Potrzebujecie dynamit, inaczej po prostu nie dacie rady. Musicie ze sobą wziąć przynajmniej jedną laskę dynamitu. To chyba już wszystko, zupełnie wszystko, czego potrzebujecie. Dobrze, sobie teraz przypomniałem. Dobra, niszczycie tą pierwszą barykadę, jaka stoi na naszej drodze. Dobra, wara mi stąd. I teraz tak, uważajcie, by nie spaść. Tego byście, raczej nie chcieli. Musimy sobie przejść w tę stronę. I tu mamy pierwszą linę, jaką musimy zejść na dół. Albo równie dobrze możemy po prostu zeskoczyć, tak? Bo tutaj to w sumie wysoko nie jest, ale pokazuję po prostu i objaśniam krok po kroku. Tutaj tak samo, schodzimy w dół. I w tym miejscu idziemy w lewo i znowu schodzimy w dół liną. Zjeżdżamy sobie na dół. I co teraz musimy zrobić, to przejść na drugą stronę. Mi się w sumie nie chce, więc sobie włączę fly moda. Blip, plop, plop. I idziemy liną znowu w dół. Kiedy już zejdziemy oczywiście w dół, to tak powiedzmy, że sobie zszedłem, to znowu musimy przejść na tą, tym razem, stronę. Przechodzimy sobie tędy. Kiedy znowu dojdziemy na następnej linii, zjeżdżamy znowu w dół. Dobra, i kiedy zjechaliśmy już sobie na sam dół, okej, wyłączyłem sobie flya,
Fly Mode'a, to spotkamy oczywiście kanibali, bo czemu by nie, prawda? Musimy ich pokonać, dlatego mówiłem, żeby się przygotować na to, bo mimo wszystko to tutaj nie będzie łatwe, bo właśnie te dzieci sobie tu łażą, kanibale i tak dalej. To nie jest zbytnio łatwa impreza, więc no, masz jakiś problem, kolego? Żegnam. Okej, przeciskamy się przez tą szczelinę. Powiedziałem, ta druga jest identyczna jak połóg, więc myślę, że ci, którzy oglądali, się nie zgubią. Przechodzimy tędy. I schodzimy tutaj na dół. Tutaj macie butelkę właśnie też, gdybyście mieli rib river, you know, zestaw do nurkowania. Macie tutaj wodę, macie tutaj takie wejście do góry. Nie idziecie do wody, idziecie tym wejściem do góry i uwaga, bo po drodze też będą kanibale. Tutaj możecie sobie zasejwować, chyba, tak, czy nie? O, tak, możecie sobie tutaj zasejwować, przespać się czy coś. No w sumie ja tego nie potrzebuję. Natykamy się na następnych kanibali niestety. Żegnamy naszych kolegów, narka. Nie są nam tutaj w żadnym wypadku potrzebni. Idziemy dalej. Czas nas nagli. Ponagli. Wiecie, o czym mówię. Natkniemy się na następną barykadę. Następni nasi koledzy. Bo czemu by nie? Jesteśmy w takim bardzo dużym, otwartym miejscu, gdzie, uwaga, będzie naprawdę sporo mutantów. Przynajmniej, o, tam jest jedna, ta Virginia, czy jakiej tam, tam chyba gdzieś jest druga. W tamtą stronę byście szli po nowoczesny łuk. Tam byście potrzebowali zestawu do nurkowania. Ale my będziemy szli w tę stronę. Tutaj macie takie... nie wiem, jak to nazwać. Ich talizmany, że tak powiem. I na końcu tego tunelu, jak widzicie, jest znowu barykada. Musicie ją zniszczyć. I się spotkamy z następnymi kanibalami. Witam kolegów. Jak tam żony, dzieci i te sprawy. Żegnam. Okej. I jak widać, o to mi właśnie tutaj chodziło. Tutaj będziemy musieli wejść do wody. Nie wiem, w sensie... dlatego powiedziałem, żeby wziąć Rib River, zestaw do nurkowania, żebyście po prostu mogli sobie oświetlić tą drogę w razie po prostu jakiegoś tam przypadku, gdybyście, nie wiem, nie widzieli, gdzie idziecie. Gdy przepłyniecie na drugą stronę, natkniecie się na taką ścianę. Ja mam oczywiście dynamit, więc nie ma problemu. Podpalamy sobie dynamit. Rzucamy sobie go o ścianę. I ściana została rozwalona, więc w sumie no to tyle z dynamitu. Więcej dynamitu nie będziemy potrzebować. Tutaj niby możemy wejść tędy, ale też nie musimy. I natykamy się na następnego kanibala, którego powalam jednym ciosem, bo jestem taki super, hiper silny. I proszę bardzo, voilà, natykamy się na pierwsze drzwi. I mamy tutaj pierwszy piedestał. O, następny. Zapomniałem powiedzieć, że tu jest ich dwóch, sorry. W sumie warto by było to zaznaczyć, że jest ich tutaj dwóch. Natykamy się na te drzwi i na piedestał, na którym musimy położyć kamienie, ale tutaj spokojnie, tutaj jeszcze macie 3, 4, 5 kamieni, więc możemy położyć sobie od razu kamyczki, zabrać sobie te. Czy potrzeba jeszcze jeden położyć? Nie. Otwarta została brama, więc idziemy przez tą bramę dalej. Musicie, pamiętajcie, by zabrać wszystkie kamienie ze sobą, jakie macie, naprawdę, to 5 kamieni musicie ze sobą mieć, zaraz wam powiem dlaczego. Dobra, kolego, przeszkadzasz. Do widzenia. Kładziemy następne 5 kamyczków. W sumie nawet nie musicie 5. Zabieracie kamienie, te, które tutaj leżą. I przechodzicie przez tę bramę także. Idziecie w dół przez ten most. Uwaga, bo tędy naprawdę jeden błąd i spadacie i koniec. Więc musicie być ostrożni. Przeciskacie się przez tę szczelinę. I wychodzicie teraz na zewnątrz tak naprawdę. Już teraz w tym momencie nie jesteśmy w jaskini, tylko jesteśmy na zewnątrz. Jak widać, się zrobiło trochę ciemno, więc może sobie zmienię na przykład na... żeby było trochę jaśniej. Chociaż jak widzę to... O, dobra, jest lepiej. Jest trochę jaśniej. I dlaczego mówiłem, że wzięte są kamienie? Właśnie dlatego. Tutaj nigdzie nie ma kamieni, więc gdybyście tutaj przyszli bez kamieni, no to musicie się wrócić po kamienie i to by była totalna głupota. Stawiacie te kamienie, które kazałem wam wziąć. I jesteśmy. Proszę bardzo, jest dziura, do której moglibyście po prostu zeskoczyć, ale mówię, powrócenie, no tak trochę bez tych drzwi. Nie wiem, czy tutaj można jeszcze w sumie
gdzieś wejść, bo to są te zewnętrzne jaskinie i tu jest chyba ta jedna. I chyba jeszcze przez tą dziurę tam można wejść, ale to mniejsza, to może w innym odcineczku. Dochodzicie do zepsutego helikoptera i proszę bardzo, macie maczetę, proszę bardzo, cyk, maczetka. Możecie sobie pójść do tych ziomeczków i im pokazać, że no w sumie już nie są tutaj panami na swojej wyspie, narka. No, to w sumie tyle, mam nadzieję, że poradnik był przydatny, jeżeli tak, to nie zapomnij proszę zostawić łapki i zasubskrybować kanał, by wiedzieć, kiedy wrzucę następny poradnik lub po prostu odcinek, albo będę robił live'a, bo ostatnio robię live'y ze Star Warsów The Old Republic, bo w sumie mogę i lubię. Tak czy siak, dziękuję za oglądanie i do następnego. Cześć.